jakimi słowami można pożegnać przyjaciela. Nie wiem, wiem, że gdzieś tam teraz z góry na mnie patrzysz i mówisz, Hanek, kombinuj, ale się nie rozbędź, bo będzie wiola. Ale ciężko, naprawdę. My to wszystko przegadali. Z przyjacielem można przegadać przez 25 lat całe życie. My to wszystko z Krzysiem właśnie przeżyli. Opowiedzieliśmy sobie wszystko i dziękuję, że kilka lat temu, że powiedział Krzysiek, jesteś moim przyjacielem. I to był chyba ten moment, kiedy że poczuł z tobą taką ogromną więź. I tak jak żeś ty zawsze powiedział, Hanek, jakby wyciągnął z teatru rozrywki i zmarnował moja kariera aktorską. Oczywiście to był żart, bo my byli ze sobą zgrani, byli szczęśliwi. Świetnie nam się grał, Krysiek. Nie wiem, teraz już chyba na zawsze będę patrzył z lewej strony, czy ty nie wyjdziesz za kulis i nie powiesz, Hanek, a powiedz to, jak żeś był mały. Krysiek, to był wielki zaszczyt, że mógłbym stać na scenie obok takiego wielkiego, niesamowitego artysty jak ty. Trzymaj się, do zobaczenia po drugiej stronie. Uwielbiał wzbudzać emocje, bawić i wzruszać. Nie lubił imprez biletowanych, ale i tak przed każdym występem bał się, czy ludzie na niego przyjdą. Zawsze w drodze sprawdzał kilka razy pogodę w telefonie. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzę na was z góry, musi być bardzo szczęśliwy. Jak mówi moja siostra Antonina, mój tata był mistrzem estrady, mistrzem Polski w hodowli szczygłów syberyjskich, ale przede wszystkim był mistrzem ciętej riposty. Nauczył mnie dystansu do świata i dystansu do samej siebie. Uważam, że urodził się dla świata i żył dla ludzi. Mnie natomiast tata nauczył, że strach nie jest powodem do wstydu. I w tym dniu szczególnie się boję. Boję się wielu rzeczy i może też dlatego dzieci w podstawówce często się ze mnie śmiały. Ale on wtedy mówił, pamiętaj, Florusiu, najodważniejsi ludzie to ci, którzy potrafią przyznać się do tego, że się boją. A wśród wszystkich komplementów, pięknych komplementów, które od niego dostałam, do dziś najbardziej cieszy mnie, jak ja cię cenię za twoje poczucie humoru. Chciałbym przywołać takie słówko, którego używali nie tak dawno nasi poprzednicy. Na tę czynność, którą my teraz spełniamy wobec świętej pamięci Krzysztofa. Odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. Odprowadzić. Jakieś zupełnie inne uczucia, inne myśli towarzyszą grzebaniu i odprowadzeniu. W odprowadzeniu, a przecież nie raz już odprowadzaliśmy bliskich, znajomych na dworzec, na lotnisko, do autobusu, jest przede wszystkim szacunek. Szacunek. Odprowadzamy do drzwi tego, któremu chcemy w ten sposób okazać nasz szacunek. Ale w odprowadzeniu jest też wdzięczność za czas spędzony razem. Ale w odprowadzeniu jest też troska, żeby ta podróż, ten wyjazd skończył się bezpiecznie. I w odprowadzeniu jest tęsknota, żebyśmy się zobaczyli znów. Jak go znam, nie przepuściłby takiej okazji. Pewnie powiedziałby, jak już tu przyszliście, specjalnie dla mnie, to muszę wam coś zaśpiewać. Dlatego specjalnie dla was piosenka Świat nas pokocha. Przed państwem po raz ostatni mój tata Krzysztof Respondek.
Jeszcze trochę powalczymy. Jeszcze wszystkim pokażemy, że na przekór czarnym wichrom wciąż jesteśmy, wciąż żyjemy. Pozbieramy, posklejamy tamte plany i marzenia. Jeszcze wszystko jest przed nami, jeszcze nie czas na wspomnienia. Znów zakochamy się prawdziwie do szaleństwa. Ktoś nas zabierze w wielki rejs w cudowne miejsca. Świat nas pokocha tak, jak nigdy nas nie kochał. I zapomnimy, co to pustka, ból i nokaut.